Czołem pasjonaci, witam Was na podsumowaniu roku 2023 u mnie na kanale, więc od razu przejdę do rzeczy. Na kanale w ciągu roku 2023 pojawiło się 18 filmów, ale za to doszło 210 nowych subskrybentów. Które lepsze? Inaczej. Co jest takie zaskakujące w tym, że mało filmów, a jednak zainteresowałem nowych subskrybentów, żeby zasubskrybowali mój kanał. To jest dla mnie takie zaskakujące. Dlaczego tak słabo wyszło w roku 2023? A miało to wpływ bardzo wiele niefajnych sytuacji w moim życiu prywatnym. Tu już raz wymieniałem w tamtym roku, jak drugi raz powróciłem na kanał po tej następnej, drugiej przerwie. Między innymi po prostu śmierć dwóch bliskich mi osób, z którymi mieszkałem na co dzień w domu. Między innymi babcia, wujek. No i też inne pechowe sytuacje, które nie zawsze mi pozwalały w ogóle realizować się na kanale. Jak i zarówno praca, która strasznie mi ograniczała mój czas. Był taki plus, że poprawiłem tą sytuację, zmieniłem trasę, na razie było fajnie, a potem zaczęły się nowe trasy rozwijać, zostałem na jednej, jeżdżę na Kielce i co z tego wyszło? No wyszło tak, że nie zawsze mam czas, teraz to tak wygląda, że nagrywam, jeśli mam wolną sobotę, nagrywam w tą wolną sobotę i dopiero w przyszłym tygodniu gdzieś na przykładowo w następną sobotę, którą mam pracującą, wracam i montuję film. Przeważnie nie jest to sobota, bo jestem tak zmęczony, że idę od razu spać albo idę się po prostu spotkać z kolegami i tam się zrelaksować po całym tygodniu ciężkiej pracy. No i zazwyczaj montuję tego samego dnia, co jest premiera, czyli w niedzielę. Mam nadzieję, że w tym roku 2024 powróci ta regularność, tak jak chcę się tego trzymać, że albo jeden film w tygodniu lub jeden film na dwa tygodnie i zawsze to będzie dzień niedziela. Ze wszystkich plusów, które pojawiły się w tamtym roku z takich pozytywnych sytuacji jest to między innymi, że zakopałem topór wojenny właśnie z Fornalem TV. Była taka drama, ale po jakimś czasie to wszystko ucichło. Już nawet żaden z widzów do mnie nic nie pisał w sprawie mnie i Fornala i tak dalej. Po prostu się to zmieniło. Pozytywne takie wydarzenie, które, jakby to powiedzieć, poprawiło na mnie inne patrzenie na tamte inne ciężkie sytuacje, które miałem. No i też bardzo takiego duchowego wsparcia dostałem od Wyluzowanych TV. I między innymi od Grzesia, naszego lubelskiego super zbieracza. Przejdę do już takiego szczegółowego podsumowania, jeśli chodzi o filmy. Pojawiły się vlogi, seria ogrodniczo-przyrodnicza. Pojawiły się inne materiały, które jak była okazja, to brałem i nagrywałem, tak jak między innymi wyjaśnienie konfliktu z Fornalem. A więc tak, vlogów pojawiło się 6, a oto top 3 według najlepszych wyświetleń jest tak. Trzecie miejsce, vlog 18, co mnie słychać, 640 wyświetleń. Drugie miejsce, vlog 21, życie w mojej pracy, 626 wyświetleń. I pierwsze miejsce, vlog 19, kierunek Rzeszów, 470 wyświetleń. Seria ogrodniczo-przyrodnicza, pojawiło się filmów 4. Z tych 4 zostało wybranych top 3 przeze mnie według wyświetleń. I tak, trzecie miejsce, odcinek 19, pielęgnacja skalniaka ogrodowego, 315 wyświetleń. Drugie miejsce, odcinek 17, test szpadli, poradnik, 796 wyświetleń. No, Nawet myślałem, że może będzie lepiej, ale powiem Wam, że
Dzięki za podsunięcie pomysłu mojego kolegi powstał ten właśnie odcinek. Ogólnie w przyszłości miał powstać taki materiał. Nie śpieszyłem się zbytnio do tego, ale jakoś tak kolega z pracy mnie tak zmotywował i nagrałem. No i pierwsze miejsce, odcinek 18, Złom w ogrodzie, ozdoby, 1170 wyświetleń. To jeśli chodzi o takie wyświetlenia, to ja jestem bardzo zadowolony. To jest ten odcinek, gdzie bańkę taką na mleko właśnie malowałem na łaciaty kolor, taki jaki ma właśnie krowa. I te inne materiały, pojawiło się 7 filmów, oto top 3. Trzecie miejsce, test pączków z piekarni pod telegrafem w Kielcach, 593 wyświetleń. No myślałem, że będzie nieco lepiej, bo tak popatrzyłem u Fornala na te testy, to tak myślę sobie, a no tak sobie tak okazyjnie nagram z okazji tu z tego czwartku i no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No jakbym miał poniżej 300 wyświetleń, to bym stwierdził, że to dla mnie jednak to nie zadowalałoby mnie, ale jednak 593 wyświetleń jak dla mnie robi dla mnie no wielką różnicę z tego względu, że no prawie 600 wyświetleń. Drugie miejsce to podsumowanie roku 2022, 584 wyświetleń. Pierwsze miejsce, wyjaśnienie konfliktu z Fornalem TV, 2835 wyświetleń. Także no wszyscy żyli tą sprawą, każdy chciał wiedzieć, co to się wydarzyło. Wyjaśniliśmy, sprawa ucichła, także jestem z tego wszystkiego zadowolony. U mnie też na kanale pojawiły się też shortsy z takich, no bardziej takie remiksy odcięte na YouTubie, tam z fragment z jednego filmu i tam właśnie udostępniałem, ale to tylko tak na próbę. Ja myślę, że w przyszłości no jakąś taką serią właśnie związaną właśnie z shortsami, ale muszę się poważnie na tym zastanowić, bo mam to do siebie, że ja po prostu lubię dużo opowiadać, a na takim shortcie to bym się za bardzo ograniczył, ale być może coś takiego wymyślę właśnie na taką serię związaną właśnie z shortcami. No i tak w ciągu 2 lat mojego prowadzenia kanału, już w tym roku 2024 będą już 3 lata, ale w ciągu tych 2 lat jeden z pierwszych odcinków serii ogrodniczo-przyrodniczej raptownie wystrzeliły wyświetlenia. No jestem po prostu aż no mile zaskoczony. Jest odcinek 4, sadzenie malin i przygotowywanie miejsca pod sadzenie. W ciągu 2 lat zdobył 2390 wyświetleń. To jest akurat taki mój raport, który spisywałem, przygotowywałem się do tego właśnie, że filmu, żeby nagrać. I w chwili obecnej tak sobie z ciekawości zobaczę, ile ten film sadzenia malin ma teraz wyświetleń, bo jak ten raport pisałem, to właśnie jeszcze to były inne wyświetlenia, na pewno teraz podskoczyły w innych tam filmach, ale bardzo mnie zżera ciekawość, jeśli chodzi właśnie o odcinek ten o malinach. No, jest różnica, widzę od razu, bardzo jest oglądany ten film, jeśli chodzi tu właśnie o moją serię ogrodniczo-przyrodniczą. Jestem bardzo z tego dumny. Tu, jak raport pisałem z wyświetleń, to 2390 wyświetleń, a tu teraz patrzę, w chwili obecnej, 3400 wyświetleń, także to jest dla mnie wow. Jeśli chodzi o gościnne występy, to w sumie to tylko u mnie na kanale w roku 2023 tylko gościnnie wystąpił Fornal TV i tylko tyle. Raczej nikt inny nie wystąpił. Ewentualnie gdzieś tam w tle było właśnie słychać Dawida z Wyluzowanych TV, ale on tu zawsze tam. Dzięki niemu mam takie ciekawe komentarze, tam daję czasami, jak się tam o coś go zapytam. Wtedy filmy mam ciekawsze dzięki niemu.
No i bardzo duże podziękowania dla Dawida za to, że tyle ile tam go poprosiłem, to tyle był i tam nagrywał mnie. Bardzo wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście ze mną, że byliście przez ten trudny czas, jaki był dla mnie tamten rok 2023. I co, moi kochani, nie będę się za bardzo rozgadywał, bo im za dużo za jednym razem, to niezdrowo, jak to ja mówię. Dlatego w ciągu tego nowego roku będę tam jeszcze coś opowiadał do was na vlogach i tak dalej. Także dziękuję wam za obejrzenie. Jeśli mnie lubicie, kochacie, nawet nie musicie mnie kochać, wystarczy, że mnie lubicie, lubicie moją twórczość, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, klikając w dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco z nowymi filmami u mnie na kanale. I no, moi drodzy widzowie, bardzo was kocham, bardzo was uwielbiam i do zobaczenia już na następnych materiałach. Także bez przedłużania. Cześć!